warto wystawiać się w Przepietowie? W Przepietowie warto się wystawić chociażby z tego względu, że rolnicy mogą tutaj spotkać się z przedstawicielami branż rolniczych, maszyn, nawozy, środki ochrony roślin, zapoznać się z naszą ofertą produktową, poznać to, co będziemy proponować Państwu po rozbudowie nowych mocy produkcyjnych w Anwilu. Można spotkać się z ekspertami, którzy zaproponują i opowiedzą o tym, jak nawozić glebę, jak dbać o środowisko naturalne z zachowaniem wszystkich wymaganych norm unijnych. Pierwsza regionalna wystawa zwierząt hodowlanych w Przepietowie odbyła się w 1994 roku. W ekspozycji bydła wzięło udział 24 hodowców. Dla porównania w 2023 roku mamy aż 115 hodowców. Mamy bardzo dużo osób odwiedzających, cieszy nas to niezmiernie, bo akurat do tej wystawy przygotowywaliśmy się bardzo, bardzo długo. Cieszy nas, że dopisali hodowcy, wystawcy i jak widzimy teraz dopisali odwiedzający. To miejsce jest znane z prezentacji, z hodowli wysokiej klasy krów mlecznych już przed wojny, bo to był przed wojną majątek szlachecki, tutejszy dziedzic, profesor Rogojski, był znanym hodowcą polskiej rasy czerwonej i tutaj w okolicy ta rasa była dość mocno rozpowszechniona. Zawsze odbywały się prezentacje zwierząt, pokazywanie najlepszych sztuk. Kiedyś to były konie i krowy, teraz rozbudowało się szereg innych. Jest to największa impreza rolnicza w naszym województwie. Można powiedzieć impreza, która otwiera sezon wydarzeń rolniczych w całym kraju. Jest już 29. edycja Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, tej największej imprezy rolniczej w naszym regionie. Ja jestem tutaj chyba już 7 raz i za każdym razem jestem zaskoczony tym, jak to pięknie wszystko się rozwija. Chociażby ten budynek, obok którego się znajdujemy, pokazuje, że jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia i na tego typu miejsca, po to, żeby rolnicy mogli przyjechać i wymieniać się doświadczeniami. Widać, frekwencja dopisuje, więc to pokazuje, że ta impreza cieszy się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Zawsze cieszy, kiedy młodzi hodowcy są przez swoich rodziców, dziadków często zarażani pasją do tego, żeby tworzyć te gospodarstwa rolne. Mamy nową halę wystawową. Podlaski Związek projektował na prośbę ODR-u. Podlaski Związek ten budynek projektował, więc mam nadzieję, że wszystkim się podoba. Wszyscy doskonale pamiętamy, jak było parę lat wcześniej, w jakich warunkach tutaj zwierzęta wystawialiśmy, jakim trzymaliśmy. No teraz się to zmieniło diametralnie. Myślę, że ODR, nasz Podlaski, podniósł poprzeczkę dla całego kraju. Wszyscy nam gratulują. Mówią, że takich warunków, jak w chwili obecnej mamy, to nikt nie ma w całej Polsce. To jest ranga, można powiedzieć, europejska, może i światowa. Pokaz pierwszej Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców odbył się w 2014 roku.
AgroArena swój początek czerpie z działań profesora Kazimierza Rogojskiego. W 2005 roku ustanowiono nagrodę, statuetkę Wigora, który stał się symbolem wystawy.